Hej, dzisiaj odcinek, w którym chciałabym Wam przedstawić najbardziej według mnie przydatne produkty do klejenia, przyklejania. Będą to takie moje osobiste podstawy, produkty, których sama często używam, co możecie zauważyć w moich filmach. Tutaj zaznaczę, że nie jest to przekrój tego, co znajdziemy na rynku. Na pewno wielu rzeczy jeszcze nie odkryłam, ale podzielę się z Wami tym, co już przeze mnie sprawdzone. Zacznijmy od najbardziej podstawowej rzeczy, czyli kleju do papieru. Klej, którego używam już od naprawdę wielu lat, to Clay Magic, opisywany również jako klej introligatorski. Świetnie nadaje się do papieru czy tektury, jest bardzo uniwersalny. Klej ten sprawdza mi się w wielu, wielu przypadkach. To, co osobiście bardzo w nim lubię, to fakt, że z czasem staje się niewidoczny i nie zastyga szybko. Dzięki temu, gdy sklejamy na przykład jakieś bryłowe konstrukcje, na spokojnie możemy wszystko połączyć, poprawić, przesunąć, a na końcu zebrać jego nadmiar, jeśli będzie taka potrzeba. Najczęściej w sklepach znajdziemy go w takich poręcznych tubkach z aplikatorem. Aplikator jest bardzo użyteczny, ale ma dużą wadę, gdyż z czasem się po prostu zapycha. Ja tego kleju używam tak dużo, że staram się go kupować już w zdecydowanie większych opakowaniach, jak na przykład w takiej butelce. Podczas pracy po prostu przelewam go sobie trochę do innego naczynia i nakładam innymi narzędziami, na przykład pędzelkiem czy gąbką. Klej ten jest też dostępny w formie tradycyjnego sztyftu, jako tak zwany klej biurowy. Jednak jeśli chodzi o tę formę, to jest na rynku wiele innych marek proponujących równie przyzwoity produkt. Tak naprawdę nie mam konkretnej firmy, którą mogę polecić, jednak ogólnie polecam jakiś klej w sztypcie mieć pod ręką. Czasem potrzebujemy coś minimalnie podkleić, z cienką tylko warstwą kleju. Na przykład, kiedy mamy cienki papier, małe elementy i tutaj zdecydowanie wolę się posłużyć takim klejem w sztyfcie. Jest to po prostu sposób szybki i zdecydowanie bardziej schludny w obsłudze. Jeśli chodzi o kleje, to by było na tyle. Naprawdę od tylu lat nie miałam potrzeby szukania i testowania innych produktów, bo te tak bardzo mi się sprawdzają i nie mam do nich wielu zarzutów. Przejdźmy do następnej formy przyklejania, czyli do taśm dwustronnych. Jest to kolejny schludny sposób przyklejania i właśnie dlatego, że nie robi się przy tym bałagan, jak tylko mogę, to podklejam właśnie taśmą dwustronną. Oczywiście jak wszystko, ten sposób ma swoje plusy i minusy. Jednak taśma może sobie lepiej poradzić na przykład z bardziej śliskimi powierzchniami jak folia. Kiedyś byłam zachwycona taśmą dwustronną w formie podajnika z wymiennymi wkładami, co bardzo przyspiesza pracę, pozwala szybko i sprawnie nawet jedną ręką oderwać sobie kawałek, o ile oczywiście sam podajnik jest dobrej jakości. Jednak moim odkryciem była tak zwana taśma w rolce. Na pewno widzieliście ją nieraz na moich filmach. Wygląda to jak szkolny korektor, jednak jest to cienka taśma dwustronna, również z wymiennymi wkładami, którą używamy identycznie jak korektor, przeciągając odpowiednią ilość po powierzchni. Sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie nie potrzebujemy nałożyć taśmy mocno precyzyjnie, a raczej podkleić pewną powierzchnię. Jest bardzo cienka, przez co może być użyta nawet przy delikatniejszych papierach. Minusy mogą być takie, że czasem ta taśma może się zaciąć i sam klej nie jest też super mocny, więc przy większych gramaturach papieru po jakimś czasie elementy mogą nam się odklejać. Jednak ja dalej uwielbiam tę formę. Jest to duża oszczędność czasu i wygoda. Pozostając w temacie taśm, nie mogę nie wspomnieć o washi tape. Tym razem nie mówimy tu już o przyklejaniu do siebie dwóch elementów, gdzie zależy nam na niewidocznym klejeniu, a wręcz odwrotnie. Taśmy typu washi tape to taśmy ozdobne, które oryginalnie są wykonane z delikatnego, ryżowego papieru. Przez to bardzo łatwo się odrywają, ich klej jest również na tyle delikatny, że bez problemu możemy je przyklejać i odklejać do papieru bez żadnego dla niego uszczerbku, nie zostawiając śladu kleju. Mają bardzo dużo kreatywnych zastosowań. Możemy nimi przyklejać na przykład zdjęcia w albumie, tworząc efekt ramki, czy przyklejać jakieś notatki w książce. Przyklejać i odklejać i będziemy dzięki temu mieli pewność, że klej nie zniszczy nam stron. Same w sobie mogą być genialną ozdobą, na przykład przy tworzeniu layoutów w bullet journal. Możemy nimi zabezpieczyć boki kartek, mogą być głównym elementem dekoracyjnym
lub być eleganckim wykończeniem. Szukając inspiracji na wykorzystanie washi tape, znajdziemy naprawdę ogrom kreatywnych przykładów i to nie tylko do zastosowania na papierze. Tymi taśmami dekorowane są też ściany czy przedmioty. Z bardziej technicznych i praktycznych zastosowań ja bardzo lubię je stosować jako elementy maskujące, kiedy muszę tylko czasowo przykryć jakąś część papieru. Przy zwykłej taśmie papierowej często zdarzało mi się, że za mocno przyklejałam ją do papieru i niestety przy odklejaniu odrywał się też kawałek powierzchni papieru. Przy washi tape nie ma takiej obawy. Jest to tak delikatna taśma i do maskowania właśnie nadaje się idealnie. Ogrom wzorów jest nieskończony. Kupimy je nie tylko w internecie, ale coraz częściej znajdziemy je stacjonarnie w sklepach papierniczych. Kolejnym przydatnym produktem do przyklejania są tak zwane kostki dystansowe, czasem też nazywane kostkami 3D, dwustronnie klejące. Kostki te zrobione są z pianki i posiadają klej z obydwu stron. Działają więc jak taśma dwustronna, jednak nadając odstępu między warstwami przyklejanymi. Często używane są na przykład przy tworzeniu kartek okolicznościowych, gdy chcemy dodać projektowi głębi, przestrzenności czy właśnie warstwowości. Możemy kupić różne wielkości i grubości w zależności od potrzeb. Jak zauważyliście, dzisiejszy temat to wszelakie klejące pomoce ułatwiające tworzenie. W moim przypadku od pewnego czasu jest to również zdecydowanie papier samoprzylepny do samodzielnego zadrukowania. Bardzo wiele grafik projektuję sama i je potem drukuję, aby przykleić na projekt. Aby nie bawić się potem z klejem i ryzykiem, że nałożę go za dużo i papier na przykład zwilgotnieje i pofaluje, przestawiłam się na używanie gotowego już papieru samoprzylepnego. Jest to po prostu kolejne ułatwienie sobie życia, a i daje wiele nowych możliwości. Używam tej opcji nie tylko w kreatywnych projektach, ale też na co dzień, kiedy od ręki mogę na przykład wydrukować i stworzyć dziecięce naklejki do zabawy lub użyć go po prostu do wydrukowania etykiet na paczki do przesyłki. Na rynku są oczywiście różne rodzaje samoprzylepnych papierów do druku. Od matowych, półmatowych, po błyszczące. To, na co bardzo powinniśmy zwrócić uwagę, to do jakiego rodzaju drukarki będziemy go używać. Każdy producent na ryzie papieru, oprócz podstawowych informacji o gramaturze czy fakturze papieru, umieszcza informacje, czy papier nadaje się do drukarek laserowych czy atramentowych. Jeśli macie możliwość zakupienia gdzieś pojedynczych kartek, to warto je skupić kilka dla testów. I to tyle, co chciałam Wam dzisiaj zaprezentować. Wiem, że nie są to wszystkie możliwe opcje, jednak chciałam Wam pokazać to, co sama osobiście często używam, z czym mam doświadczenie i zdecydowanie mogę polecić. Jeśli macie jakieś inne ciekawe wynalazki czy odkrycia, które są Wam bardzo przydatne, zapraszam do dzielenia się w komentarzach. W opisie filmu znajdziecie linki do przykładowych sklepów, gdzie możecie zakupić produkty, które Wam dzisiaj pokazałam. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pa!